proszę Państwa, rośliny cebulowe, takie jak narcyzy, krokusy, tulipany, bardzo dobrze czują się w grupach. I tutaj przykład na to, jak można wysadzić dużą ilość krokusów, około 100 sztuk w mieszance różnych kolorów. Wtedy bardzo taka rabatka będzie ciekawie wyglądała. Tutaj mamy mieszankę narcyzy trąbkowych, mieszankę narcyzy pełnych, gdzie właśnie około 50 sztuk w jednym miejscu daje piękny efekt. Z tulipanami mamy o tyle dobrą sytuację, że mamy dużo grup tulipanowych i można tutaj robić w ten sposób, tak jak tutaj widzimy na zdjęciach, mieszać tulipany w grupach. I tak jak tutaj na tym zdjęciu widzimy mieszankę tulipanów w miksie, gdzie wysadzając około 25 sztuk dorodnych cebul, możemy osiągnąć piękny efekt wizualny na wiosnę podczas kwitnienia. Również bardzo ładnie wyglądają tulipany strzępiaste o postrzępionym płatku w mieszance. Tulipany z grupy Viridiflora, czyli zielonokwiatowe w mieszance. Także myślę, że każdy z Państwa jest w stanie sobie sam wymyślić swój patent na to, żeby jego ogród był najpiękniejszy, najcudowniejszy, a tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, bo barwy kolorystyczne nie ograniczają nas praktycznie w żaden sposób, więc możemy tutaj dobrać taką mieszankę tulipanów, które będą najlepsze nie dla sąsiada, nie dla Kowalskiego, tylko dla mnie, dla takiej osoby, która dobrze się będzie czuła podczas kwitnienia z tymi tulipanami.